Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii weekendowej Shadow of Mordor. Zauważyłem, że mam jeden punkt umiejętności do rozdania. Muszę kliknąć. I na dobrą sprawę mamy tylko trzy rzeczy do wzięcia. Pogróżkę, wyjście barkiem albo rzut sztyletem. Weźmiemy rzut sztyletem, bo to nic innego mi nie pozostaje w tym momencie. I zaczniemy misję, która jest misją pomimo wszystko fabularną, gdzie dwóch legendarnych wozów będzie się biło. Znaczy, jeden jest mój, drugi jest przeciwny, ale zrobimy to tak, żeby Armia Saurona była osłabiona. Jak sami widzicie, ja tam mam pełno tych typków. Twoje jucho. No i dobrze. Nie tu. Fajnie byłoby przejąć jeszcze ich kapitana. Dobra. Ja mam 5 kapitanów w tym momencie. Aha, naprawdę? No dobrze, uciekł. Ale to nic, bo jeden z nich, ten... Nie ten. Ja go zaraz dorwę, on nie ucieknie daleko. Ten. Muszę go przejąć. Będzie fajnie wtedy. Ej, to nie ten! Z nim trzeba powalczyć chwilę. Bo chcę go mieć w swojej armii. Ups! Znaczy, ja miałem go mieć w swojej armii, a nie go zabić. Wyszło tak, jak wyszło. Nasi tam polują, ale na mnie chyba nikt nie jest sfokusowany, co? Póki co, więc chyba będę mógł spokojnie użyć sobie tego teleportu, tak? Dobra, tu jest ta misja ostatnia, ją sobie weźmiemy. Ej, nie możemy się przeteleportować, cholera. Chociaż muzyka zmieni, bo to wygląda tak, jakby oni byli sfokusowani w tym momencie na mnie i ja nie mogę wtedy nic zrobić. Słyszycie tą muzykę, nie? Ona jest szybka. O, dobra, już mogę. I zostaje nam ostatni legendarny, czy tam mistrzowski, czy jakiś inny tam wód. I wtedy zostaje nam ostatnia misja fabularna. Bo te 4, które były do łapania wodów, chyba zaliczają się jako jedna bodajże. Albo jako element innej misji, więc sami wiecie, o co mi chodzi chyba. No uciekajcie, nie chcę się za nim bić. To też jest fajna sprawa, że jednego tak przejmę i reszta mi ucieknie, bo się boją. Dobra, i ostatni jest tutaj, z tym, że ma przekichane, bo dwóch jego typków jest po... Czemu nie przejąłem tej misji? Bo dwóch jego typków jest po mojej stronie, więc spoko sprawa, bo ma przekichane. No dobrze, no. Aha! Spraw był rukojo, podnieśli alarm. Okej. Podnieś alarm. Tak, podnieś! O Jezus, Albert, co ty robisz? No nie! O Boże, no! Dobra, mamy dwóch. O, niech podniesie, ale o to chodzi, no. Dobra. A wódz mówili, że na pewno się zjawi, nie? Więc w sumie spoko, niech się zjawi. O, ja pierdziele. Trochę dłużej tu idzie. Więcej niż się spodziewałem, bo zobaczcie. Czy nie ma czego zniszczyć, pozbyć to nawet. Oni sobie mogą poprzechodzić. Chciałbym ciebie jednak zabić, wiesz? Byłoby tak mi łatwiej na pewno. Dobra, wy tam jeszcze przybiegnijcie sobie kawałek. I patrzcie to, nie? Hey. Słodkie. To jest fajne, bo oni teraz będą wchodzić, a ja... Uj, albo nie. No gdzie jest wódz?
miał się pojawić, jak będę ich niszczył, a niszczę ich ostro. No, jesteś mój. Chyba jest wóz na dole, co? Tam już coś widzę. Tam jest jakiś wódz. Trzeba go tu zwołać. No, tylko te fajty są troszkę trudne, bo tu ich dużo jest. Coraz więcej. Już nawet ja powoli nie ogarniam. Dobra. Teraz, którzy są moi, którzy nie? Stop. No, bo to jest problem w tym momencie też. Aha, tam mam licznik, ilu muszę zabić, żeby on się zjawił. To jednak cymbał jestem, nie? Jeszcze jeden. Dobra, i on teraz przyjdzie tutaj. Tak, tylko że nadal idziesz z dwoma moimi. Więc to zawsze spoko sprawa. Ja go bym chciał przejąć, ale mówię, to może być trudne ze względu na to, co tutaj się teraz wyprawia. A, nikt nie chce do góry wejść, bo wszyscy tutaj są po... Znaczy biją się między sobą, tak? Dobra. Nie no, spoko. O Jezus, przestańcie. Ale stop! Cześć mi tu nie pasi, bo złoty uciekł tam, jest tam daleko. No, bardzo daleko jest. Aha, bo wy wszystkich moich zabiliście, okej. No Jezus, jaki ty jesteś głupi, no. Strach przed zdradą. W kostkę dostaniesz i elo. Wkurza mnie jego podejście. Strach przed zdradą, no. Jezus Maria, trudno, zdradzili cię, teraz giń. Naznacz. Po ludzku. Dobra, i mamy tą misję zrobioną już kompletnie. Przesłuchaj czy przerwij? Przesłuchaj. O, wzięło się. Jego trzeba zrobić. Ale to w sumie nie jest istotne w tym momencie. Przerwij. Okej, okay, no i zostaje nam ostatnia misja. Zostaje nam ostatnia misja. Tutaj. I idziemy ją zrobić. To już będzie koniec. Nie będzie już nic. Będziemy wolni. Tu jest ta misja. Dobra, lecimy to zrobić. Znaczy ostatnia na pewno. Kompendium to jest? Nie, to nie jest kompendium, to jest uzbrojenie chyba. Nie, to też nie. W ulepszeniach i na końcu. Tak, to jest ostatnia misja główna. Także chyba jednak się wyrobimy. Tak jak myślałem. Cóż, bierzemy. Kapitanie. Przybyli. To jest fajny widok teraz. Ci orkowie są tak fajni, jak są po naszej stronie.
przyjmij obywatelów. The boats are ready. The skippers have been briefed on your destination. Good. How long will those orcs obey you? Well, I should think as long as I like. Jak długo zechcę. No spoko, no fajnie, no ja też bym to chciał, nie? Połóż kres temu szaleństwu i tyle. No ale jestem niewyspany. Oh, to jest fajne. Płyną. Peka, ci orkowie i ludzie, no to tak śmiesznie wygląda. O, jest fort. Ale ma ładną mordę. On przeciwko niewielkiej armii. Is the man who walks with death and his army of traitors. Co on tam ma, kurze łapki w kieszeni? And defies our dark lord. Join me in slaughter, brothers. Our destiny awaits. Drown the air with Urukais and the earth with Uruk blood. Ale ich jest. Ich jest więcej. No dobra. Dlaczego tam się nie polecieli z nami? Ja mam lagi, nie? Za dużo ich tutaj jest. Dobra. Dobra, mamy komplet jako tako. Mamy jeszcze większy komplet. Myślałem, że tam jest jakiś łuczy, tak wyglądało przez chwilę. O Boże, ta muzyka jest bardzo głośna, ale dobrze, że potem będę mógł ją wyciszyć, bo tak to by była masakra. Ty jesteś zły. Sobie dostajemy na koniec, zostaniesz sam na naszych wszystkich kapitanów. Ty jesteś ze mną, widzę. Ej, dobra, na dobrą sprawę on został sam. I o to chodziło. Masz przekichadę, chłopie. You thought me dead, and soon you wish I was. Egzekucja, patrzcie. Bum. A wiecie, co jest fajne? Mam jeszcze jedną. O Boże, nie! Mojego zabiłem. No dobra, trudno. Ale jesteś nędzno, gnido, Tarku. Bum. I nie żyjesz, chłopie. Teraz został nam ostatni cel. Tam w środku. Lecimy, panowie. Idziecie? Pedały, no w ogóle nie idą, nie? A coś pusto tutaj trochę. O Boże, to będzie trudna misja. Już pamiętam, jak to wyglądało. O Boże, to jest tak głupie teraz. No, mógłbyś się wspiąć, wiesz? Jesteś takim sneaky, kurde... asasinem, czy kim tam jesteś, nie? Ale nie potrafisz się wspinać, więc jesteś burokiem. Teraz patrzcie, to jest głupie. Oh.
Ten szkielet się nie patrzył tam po lewej od niego. No nie, nie za bardzo. To sprawka wieży. To trzeba iść do wieży, tak? To idziemy do wieży. So let's go. No. No i? No i co tam masz? A jednak tam siedzi. The Dark Lord forgives you, Celebrimbor. Return to him and cast off this human corpse. Stand up and fight. There's no need, Ranger. Ja potrzebny. Jesteś tylko powłoką. No i fajnie mówisz tak spokojnie. Ja nie wiem, jest takim badassem, a tak go szybko zniszczę, nie? Tak jak wszystkich innych tam. Jeden, tu jest jeden, dużo ich jest, nie? Bum. Tam jest jeden jeszcze. Dobra. Idź do Loret? Loret? Nie wiem, co to jest nawet za... O Boże, żona jego. Nie. Ja pierdzielę. No. Ale mu wywalił. Ale się wkurzył na niego. Tak. Teraz zobaczcie. Bił ten miecz aż w ziemię nawet, nie? A tam są takie kamienie, że na pewno trafił w piasek pomiędzy. Of course, of course. There is only one way to close the circle.
Aha, to jeszcze Czernodon została, myślałem, że to już koniec. Ale dobra, dokończymy to chyba. Aha, to nawet trzeba zrobić w tej jednej misji od razu. Więc spoko. Tak myślałem. Powiem wam, czy ta gra na początku była fajniejsza. Spójrz, z czasem powoli się taka, no, nudna zaczęła robić, tak szczerze, nie? No, i tyle. Jestem tak zmęczony, nie? Jest godzina 11:30, a jestem tak zmęczony, czy w sensie rano, a jestem tak zmęczony, już kawę kończę pić. O, jutro szkoła, czyli studia. Tak, gwoli ścisłości. Co mi się tutaj ładuje? O, mamy. Misia, jakaś misia. Dobra. Co to za misia? A, to jeszcze nie koniec. Została ostatnia misja z Mordorem w ogniu. Wróciłeś do Nurn i odkryłeś, że czarna dłoń dotarła tu przed tobą. Robimy to, co? Ostatni odcinek niech się skończy w niedzielę. Niech będzie byczy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak będzie spoko. Niech nawet godzinę trwa ten odcinek. Mnie to tam buja. A jeśli wy lubicie oglądać, to spoko. No, czarna dłoń... Znaczy, nie powinno być, że dotarła, czy ta czarna dłoń? Nie wiem, że to... A dobra. Mniejsze o większe. Słyszysz złe głosy, chłopie. Czy dobre, ale niepotrzebnie. Czego? Nie, bo jeszcze wspomnienie dostaniesz, chłopiecie. Ej, nie dostał. Dostał. No. Jakaś dziwna mowa. Aż na trochę taka chyba orkowa trochę. Jemu kazali to zrobić. O cholera. Czy to nie jest Sauron, tym elfem? Aha, no ja, czyli tak. Sauron tego chciał. Czyli Sauron był elfem. Teraz już wiemy. O, Holender. Co za głupi Golum, nie? Sorry, że się nie odzywam, ale generalnie chodzi o to, że no, przerywniki są, nie? Żeby się tam coś podsłyszeli. O, jeszcze filmik jest, no fajnie. Aha.
się to odwaliło w tym momencie. Was? Ale mi kości jeszcze strzelają, nie? I mówię wam, życie jest takie okrutne, trzeba tyle rzeczy robić, nie? Żartowałem. No. Ekran ładowania widzę bardzo krótki jest. Hych, taki żarcik. Właśnie otworzyłem nogą chyba stację dysków. No, ładujesz się czy nie? A, uderz na czarną bramę. To jest czarna brama? Czy co? Aha, mam po prostu tam jechać. No dobra. Mikaragor płonie. Jedziemy na czarną bramę. O, tam jest jeszcze, widzę, pięciu moich ziomków. No spoko. Widzę, kolejna bitwa jest ostra. Ej, stój, wy wszyscy jesteście... To sami jak ci? No dobra. Baradur stoi. Ale na czerwono są i mają białą łapkę, widzicie? Taką na tarczach. O, dobrze, nienawidzisz Karagorów. O, super, kolejny nienawidzi Karagorów. Dobra. A, ty jesteś ten, ale dobra, no możemy zabić w sumie kapitana najpierw. Też żadnej tragedii nie będzie. Macie ogólnie przekichane, bo was wszyscy moi biorą. Z tej strony tutaj. No ale, easy, nie? Teraz każdy będę tak miał, tak? Aha, oni się nazywają pierwszy, drugi szpon dłoni, tak? Faktycznie. Teraz strzeliłem dopiero, nie? Ale to są bitki tutaj te. Mógłbyś mnie nie zatruwać, tak szczerze. O, czwarty szpon nie żyje. Moi go zabili. Spoko. Piąty szpon też nie żyje. Ale go cisną, ty. I to ja nic nie robię, nie? No. Chciałbym cię tylko naznaczyć w walce, wiesz? Dobra, naznacz go. Nie miał strzał już najmniej. Dobra. To mnie spoko teraz wyszło. O. Zginiesz, chłopie, zginiesz. Co mi się wycofa? Aha, czterech już nie żyje. Został trzeci i ostatni. A niech se rośnie w siłę, no Jezus Maria. Masz coś jeszcze do powiedzenia i tak zaraz padniesz, chłopie. Chyba nie było. A gdzie ja pan główkę? No jelo. Dotrzyj na szczyt czarnej bramy. Też lecimy.
nasi tam ich ostro zacisną. Black Guy. Czyli to w sumie gra się zaczęła, tak? Bo... Tak, tu się gra zaczęła. To jest ta pierwsza lokacja. Wchodzimy na górę. Aha, no tak, koniec tej historii będzie taki sam, jak jej początek. Jak tu wejść? Tu. He will be trapped within Mordor, no more than an eye of flame bound to his dark tower. And at last I can die, and none will avenge me. No i chłopie, jak chcesz tam wejść na górę, co? Tak szczerze. Aha. No tak, jestem cymbałem jednak. To nic nowego, ja wiedziałem, ale... Ale nie widziałem, że aż tak. Bum. No to będzie zdecydowanie najdłuższy odcinek z tej serii. Ale skoro to jest ostatni odcinek, to why not? Jest i sam... Kto to jest w ogóle? O. Gift for you. To jest Celebrimbor? Czy gdzie jest Celebrimbor? O. O ja. Orków miał, lol. Faktycznie, też miał orków z Kubaniec. Ale fajnie. O cholera. Halo. No i się skończyło. Znaczy ja się nie dziwię, też bym się wkurzył, gdybym jakiś burdas tam chciał bić czy coś. No ale. No ale, ale. Czyli co, Sauron był elfem. Czyli orkowie są pod tymi elfami, na to wychodzi, tak? Oj. Koniec. Teraz będzie chyba final fight, nie? Tak, bo on go potrzebował przy życiu, nie? Oko. Ma to sens, no nie? Spacja. O Boże, to jest quick time event, nie? Spacja, spacja. Prawy. Lewy. O, mam lewy klikać. No i co tam się stanęło? To li... O. Nie wiem, jak wy, ale ja mam dreszcze, mimo że to przechodzę 158 raz. Czarna dłoń nie żyje.
Czyli jednak ciąg dalszy nastąpi. I tak się kończy gra. Tak się kończy gra, proszę państwa. Czyli Talion będzie dalej się mścił na orkach. Teraz rodzi się pytanie, bo całe wydarzenia tej gry były przed oczywiście filmem Władca Pierścieni, nawet chyba przed samym Hobbitem, ale nie jestem pewny. Na pewno przed Władcą Pierścieni. I teraz tak, ja wiem, że to jest postać wykreowana przez po prostu twórców, ale skoro tak, to czy w kontynuacji na przykład zobaczylibyśmy Taliona, który spotyka, powiedzmy, nie wiem, Aragorna chociażby, tak? Wiecie, o co mi chodzi. Albo nie wiecie. Bo generalnie, skoro on jest nieśmiertelny, nie da się go w ogóle pokonać, chyba że duch go opuści, to jakim cudem jednak w Mordorze nie było żadnego ducha? Nie przypominam sobie, żeby w książce była mowa o duchu Mordoru. No, bo mówię, no bo to jest postać wykreowana przez twórców gry. Dlatego jestem ciekaw, jakby chcieli zrobić kontynuację, jakby to wyglądało? Czy połączyliby to z faktyczną fabułą książki? Może za dużo na ten temat rozmyślam, ale fajnie byłoby coś takiego zobaczyć, bo w grze jest on nieśmiertelny i każdego ciśnie, zatem ciekawie, dość bardzo ciekawie. A w tym momencie dziękuję wam za uwagę. To był koniec weekendowej serii. I wiecie co, tak sobie myślałem, bo ona trwała 8-9 tygodni? Czekajcie, 18 odcinków, 20. 20 odcinków. No to 10 tygodni trwała, czyli 2,5 miesiąca. To jest trochę bez sensu na prowadzenie takiej serii. I myślę, że gry fabularne będę prowadził prawdopodobnie w tygodniu, a w weekendy na pewno będą takie filmiki jak Overwatch, H1Z1, czy Counter-Strike. W każdym razie, w tym momencie dziękuję wam za uwagę, za obecność, mam nadzieję, w każdym odcinku. No i co? Do zobaczenia już w następnej serii. Z jakiej gry? Nie wiem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!